Cześć, z tej strony Błażej z kanału Nerdownia TV. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale z gry Cities Skylines. Dzisiaj niestety nie jest to poradnik, ale za to mam coś, jak widzicie, znacznie ciekawszego. W końcu po długich godzinach męki i wkurzania się na tą cholerną grę udało mi się osiągnąć 1 000 000 mieszkańców. Co nie jest łatwe, bo niestety już Wam pokazuję. Jak niektórzy wiedzą albo nie wiedzą, tą grę krzaczą limity, o których już Wam troszkę powiem. Zobaczcie, tu już na żółto wszystko zapchane. I teraz tak, o co chodzi z tymi limitami. Tutaj macie na przykład Vehicle Active. No i ja sobie ściągnąłem ten mod More Vehicles, który pozwala używać grze więcej pojazdów. Jednak chyba to był błąd dodawać ten mod. Oczywiście modów, jakich użyłem do budowy miasta, to listę zrobię Wam pod filmem, żebyście wiedzieli. No i tak uważam, że ten mod nie był dobrym pomysłem. Tutaj macie Citizen Units, to są jednostki, które aktualnie są w pracy, w szkołach w tym czasie. Znaczy, no, w jednym czasie, tak. I też już widzicie, że to zapchane jest. Citizen Instances to są jednostki, które aktualnie poruszają się po mieście. W to też wliczają się te osoby, które stoją na waszych przystankach kolejowych, autobusowych i tak dalej. Więc żeby tu zwolnić sobie limit, to niestety musiałem usunąć komunikację miejską, jednak też nie wiem, czy to był dobry pomysł. Kurczę, tak ciężko stwierdzić, co jest lepsze, kurde, co jest mniejszym złem. I co wybrać, jeżeli gra osiąga swoje jakieś tam maksima wyznaczone. Swoją drogą, po co grę optymalizować, jak można ją zablokować limitami. Paradoks mógł się troszkę wysilić, ale no, woleli wprowadzić limity, zamiast dać ludziom pograć. I tutaj ten limit patch units. Tutaj w to się wliczają między innymi wasze linie, które wyznaczacie, transportowe, czyli tam linie autobusowe, tego typu rzeczy, plus do tego liczą się też w tym woda płynąca w rurach, dlatego też użyłem przy budowie tego miasta moda No Water Pipes, który pozwala waszemu miastu funkcjonować bez tych rur wodnych pod całością. Dobrze, także tak to wygląda, jeśli chodzi o te bzdurne limity. Przejdźmy teraz do zwiedzania tego miasta. Ono co prawda jest kwadratowe. No ale ono musiało takie być, ponieważ ja chciałem jak najdłużej, żeby funkcjonowało bardzo dobrze. Więc no, w kwadracie funkcjonuje miasto najlepiej niestety. Nawet jeśli wejdziecie sobie w Google Earth czy w Google Mapy, to sami zobaczycie, że największe miasta świata są budowane poprzez właśnie taką siatkę. Dlatego, że siatka pozwala po prostu stworzyć wiele alternatywnych dróg poruszania się. Więcej mają, prawda, do wyboru różnych tras mieszkańcy. Nie muszą się pchać, tak jak tu na przykład na jedno skrzyżowanie. No ale tutaj akurat jest droga główna, więc to jest inna sytuacja. A często budując wasze miasta, na pewno też mieliście korki właśnie z takiego powodu, że mieliście mało tych mniejszych ulic. Tutaj sobie taki przejazd zbudowałem tam na wyspę. No, oczywiście po wczytaniu coś tu się znowu z wodą dzieje, jak to w tej grze. Niestety. Tam jak widzicie, jeszcze populacji przybywa troszkę w mieście, jednak pewnie długo to już nie potrwa. Bo ta gra oczywiście za chwilę zacznie się sypać, jak to z nią przeważnie bywa. Tutaj taką wysepkę sobie zbudowałem, o. Kurczę, wygląda jak ten, jakby do Alcatraz tu jechali. O, tak to wygląda, tam stadionik jest. Tu ładnie wszystko, kurczę, było, właśnie metro, wszystko tu było, nie było tych samochodów. Ja miałem naprawdę bardzo dobrze zorganizowany ruch drogowy. No a teraz zobaczcie, jak wygląda. Patrzcie, 59%, a miałem 87%, gdzie przy mieście 1 000 000 mieszkańców to jest naprawdę rewelacja. I to jeszcze właśnie z tym modem Vehicles i miałem 87%. No ale mówię, wszystko zaczęło się chrzanić. I jak zauważyliście, nawet bez moda tego Traffic Managera, ja ogarynam ruch bez tego moda w Cities. I w moich poradnikach właśnie Wam powiem, jak to zrobić, żeby ten ruch ogarnąć, nawet nie mając tego moda. Jedną ze wskazówek już udzieliłem w ostatnim poradniku. Mam nadzieję, że się przydała. I tutaj zobaczcie, mam te stadioniki. W tym mieście mam 3 stadiony. Przepraszam, one co prawda kosztują utrzymanie.
Jednak przy tej wielkości miasta za wygrany mecz dostaje milion kasy, także warto mieć te stadiony, a czasami jest tak, że na przykład co jakiś tam okres czasu nakładają się na siebie trzy mecze w jednym terminie, a zdarza się, że są wszystkie trzy wygrane, także dostajemy wtedy 3 miliony na konto. Także super sprawa, to miasto na dobrą sprawę nie ma szans zbankrutować, nawet jeśli troszeczkę tam na minusy jakieś wejdę. Głównie się właśnie utrzymuje z tych stadionów, no i z kampusów. Chociaż teraz właśnie przez te limity też już ludzie z kampusów nawet zaczęli uciekać, no bo gra po prostu nie ogaryna i jest problem z tym wszystkim. Tutaj przemysłóweczka. Jeszcze o, płaczą, że gdzieś tam już nie mogą sprzedać. No to jest właśnie wszystko przez limity, zobaczcie. To jest ten płaczek, brak kupujących. Ja go rzadko widzę w tej grze, no bo ja ogólnie swoje miasta staram się planować dobrze i dopiero przy limitach właśnie te znaczki mi się, kurde, teraz pojawiły i mnie strasznie wnerwiają. Tutaj zobaczcie to samo, tu płaczą, kurde, wszędzie. Trochę szkoda, że te limity tak to krzaczą. Tutaj sobie zrobiłem Eden Island Project taki, wysepki zielone, ładne. I to naprawdę wszystko pięknie funkcjonowało. Ja nie miałem tu korków, możecie mi wierzyć na słowo. To kurde, wszystko było bajka. Tu oczywiście woda wariuje. O, tu widzicie Eden Island i sobie zrobiłem tą strefę ekologiczną. Znaczy mieszkania tylko tutaj te ekologiczne, tak, wieżowce. Także tak to ładnie tu wygląda. O, tutaj widzicie też ryczą, kurde, że ten pracowników nie ma. No niestety, mówię, gra krzaczy i już nic z tym nie zrobię. Teraz tak, jeszcze wam powiem, jak żeby zrobić milion mieszkańców, no po prostu trzeba w tej grze oszukiwać, że tak powiem, ale oszukiwać da się na legalu. Trzeba po prostu umieć korzystać z edytora obiektów, trzeba go umiejętnie wykorzystać i ja go wykorzystałem do takiego celu, że zobaczcie, taki wysoki budynek w tej grze, no zobaczcie, 8 pracowników, przecież to są jakieś żarty, po prostu wielkość miast w tej grze jest sztucznie powiększona. Więc na dobrą sprawę, gdybym nie kombinował, to to miasto jeszcze większe by było, o wiele większe, bo bym miał więcej tych wszystkich budynków przemysłowych, wieżowców i tego wszystkiego. Jednak ja trochę grę oszukałem i udało mi się dzięki temu obejść kolejny limit w tej grze, czyli limit budynków, które możemy posiadać. I wziąłem sobie na warsztat taki budynek i w edytorze obiektów macie możliwość przypisywania ilości pracowników do danego budynku. Ja w taki wieżowiec na przykład wstawiłem 1000 pracowników, więc zamiast 8 wieżowców mam 1000. A w takich wielkich wieżowcach pracuje po tyle naprawdę w Ameryce. Nawet więcej osób tam nieraz pracuje. Więc tak trochę sobie ten limit obskoczyłem w taki sposób. Ominąłem, przepraszam. No i tam widzicie ładny kampusik. Tu mam drugi. I tam na zadupiu, o, czekajcie, idziemy tu na slumsy. Tutaj taki, o, sobie też kampusik zbudowałem, okrągły, z trzema takimi jeziorkami fajnymi. Także tak wygląda to miasto. No niestety musi być kwadratowe, ogólnie ja budowałem je tylko na próbę. Nawet się nie spodziewałem, że uda mi się w końcu milion popa wcisnąć. No ale udało się, kurczę, marzyłem o tym, żeby, kurde, zbudować to milionowe miasto i się udało. Tu widzicie jeszcze taki wielki węzeł komunikacyjny zbudowałem, nazwałem go sobie centralny węzeł komunikacyjny nawet. On zajmuje prawie całą kratkę, taką jedną działkę z gry. Sorry, coś mnie w gardle dzisiaj grzeje. Zobaczcie, no tu mam nasrane na kupie to wszystko niestety, no to właśnie też przez limity, bo musiałem tu przemeblowania robić, no i żeby w ogóle myśleć o dalszym rozwoju miasta, to wszystko musiałem to zrobić. Wszystko właśnie przez te limity cały czas. Musiałem się tu nieźle naćwiczyć, żeby, kurde, to zorganizować. Tu było pięknie wszystko. Tu promy pływały, pociągów miliard tu jeździło i to naprawdę płynnie wszystko chodziło. No ale niestety jest jak jest. Także takie coś, taki węzełek tu zrobiłem. No, tak to wygląda. Jeszcze chwilę to miasto... O, już zaczyna krzaczyć, już zaczynają mieszkańcy uciekać, także już papa. Daleko już nie pojedzie, chyba że coś tam się jeszcze wydarzy. Także tak to wygląda. Jeszcze raz z lotu ptaka. No jest ono nie aż takie małe to miasto, ale mówię, tak jakbym nie kombinował z tymi budynkami, byłoby jeszcze dużo większe. Chociaż i tak uważam, że jest dość spore.
Nawet ciężko je w kamerze zmieścić. O, tak, może widać. O, teraz całe będzie widać. Także wygląda to nieźle. Trochę się napracowałem nad tym, kurczę. Już wam pokażę, ile czasu w tym mieście spędziłem, żeby je zbudować. Wchodzimy sobie tu w opcje. Ja sobie ściągnąłem taki modzik, gdzie on jest Track My Time. I on pokazuje, ile czasu w danym mieście spędziliście. Jak widzicie, 21 dni, 7 godzin, 14, to liczy tak, jakbyście bez przerwy grali, nie? Że na przykład wyłączyłem grę i to liczy, że w tym dniu była włączona. To liczy czas, jak widzicie, co do sekundy. I to jeszcze nie jest cały, bo ja ten mod dopiero znalazłem, jak już miałem 200 tysięcy mieszkańców w mieście. Także jeszcze trochę więcej przy tym mieście spędziłem niż to, co tam jest pokazane. No i ciężko było wam powiem, ale mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Bo jestem jednym z nielicznych, którzy milion mieszkańców osiągnęli w tej grze. Mam nadzieję, że to pójdzie gdzieś tam w świat na YouTubie, że sobie zobaczycie. Bo naprawdę kosztuje to masę pracy, żeby ten milion wycisnąć. No i przy okazji też tego filmu... dawno nic nie było dodawane z tego względu, że modernizowałem sobie stanowisko gamingowe. I dzisiaj właśnie film mój pierwszy w jakości 4K, bo też pod tym względem sobie sprzęt kupiłem. No i przez to nie nagrywałem, bo miałem problem, żeby to wszystko ustawić i obraz mi się krzaczył. Dopiero dzisiaj ze wszystkim tak naprawdę do ładu doszedłem, żeby móc nagrać ładny film w 4K w jakości bezstratnej praktycznie. Chociaż znając życie YouTube, to i tak coś mi tu popsuje. Ale uwierzcie mi, że na komputerze jest naprawdę obraz taki jak z gry, zero straty jest jakości. Pewnie długo też będzie się renderował, ale mniejsza o to. I też przy okazji tego filmu chciałbym wam właśnie powiedzieć odnośnie modernizacji mojego stanowiska. Nagrałem unboxing, w którym można zgarnąć kierownicę Thrustmaster 150. Więc jak ktoś jest chętny, to zapraszam do komentarzy pod filmem. I teraz uwaga, tam pod filmem jest komentarz dodany, przypięty przeze mnie, pod którym trzeba się zgłaszać, bo zobaczyłem, że tam ludziska byle gdzie te komentarze dodają. I ja nie będę ich brał po prostu pod uwagę. Będą tylko te komentarze, które są dodane w wyznaczonej sekcji. Ja specjalnie po to ten komentarz tam dodałem, żeby nie mieć bałaganu. Więc jeśli ktoś ogląda ten film i słyszy to, co teraz mówię, no to jeśli chce wziąć udział w losowaniu kierownicy, no to proszę, aby przeniósł komentarz do właściwego działu, do właściwej sekcji. Po to ona tam jest. No i cóż, i to by było chyba na tyle w tym filmie. Tak wygląda milion mieszkańców. Ja zapraszam was do subskrypcji z dzwoneczkiem oczywiście, do kliknięcia lajka jak najbardziej i do komentowania. Dajcie znać, jak wam się moje filmy podobają. Chociaż patrząc na oceny widzę, że jest całkiem nieźle, jak na to, że dopiero zaczynam swoją przygodę z YouTube'em. No i ja już wam dziękuję na dzisiaj. Mam nadzieję, że fajnie wam się to oglądało. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć.